Mateusz Kuźniewski, witam Państwa serdecznie i zapraszam na rozmowę z innym, tym bardziej znanym Mateuszem, pomocnikiem Lecha Poznań, Mateuszem Możdżeniem. Witam serdecznie. Rozmowa ma na celu trochę podsumowanie tego roku. Jaki to był dla Ciebie rok? Ty jesteś zadowolony z tego, jak to wszystko na boisku przebiegało? Myślę, że nigdy nie będę tak zadowolony w 100%. Żaden chyba zawodnik nie jest zadowolony w 100%, bo zawsze są jakieś okazje na boisku, żeby jednak to poprawić i myślę, że ja nie będę oryginalny i też się zgodzę z tym, że był jakiś fantastyczny i z tego względu, że może nawet nie grałem na tej swojej pozycji, ale najważniejsze w tym wszystkim było to, że jednak grałem i w dużej części, w dużej mierze dużo spędzałem na boisku i myślę, że to jest najważniejsze. Dla Ciebie kolejny rok pod znakiem właśnie zwiedzania różnych pozycji na boisku. Teraz chyba trochę bardziej się już przywiązałeś do tej prawej obrony. Tak, można tak powiedzieć, że po tych tam 5-6 kolejkach jakieś tam wprawy, doświadczenia nabrałem i jakoś to z każdym meczem lepiej wyglądało i no, po części musiałem się przyzwyczaić, no bo zmusiła nas do tego sytuacja, problemy kadrowe i no mówię, ważne było, że spędzałem na tym boisku dużo minut, a że na prawej obronie, no to już musiałem się do tego przyzwyczaić i jakoś dawać radę. Nie jest Ci tęskno do środka pomocy? Do środka czy na boki? Tak, zawsze będzie tęskno i zawsze będzie ciągnęło do przodu. Myślę, że to jest po części tam zawsze z mojej strony to było, że jednak miałem ciągotki te ofensywne i do dzisiaj to tak wygląda, że no, ciągnie mnie i wiadomo, że chciałbym więcej minut spędzać z przodu, no ale jeżeli tak wygląda sytuacja dla drużyny, no to tam trzeba spędzać ten czas. Jaki był dla Ciebie najlepszy moment w tym 2013 roku? No, tak na gorąco nie umiałbym powiedzieć, jaki ostatni czasy. Mogę powiedzieć, że bramka to było chyba ze stałego fragmentu po jakimś tam dłuższym czasie w Lechu, myślę. Na pewno jest jakieś tam zwieńczeniem tej prawej obrony może i ćwiczenia tych stałych fragmentów, że jednak coś wpadło, a tak jeden moment w 2013 no nie potrafię powiedzieć, bo musielibyśmy to rozłożyć trochę na czynniki pierwsze ten cały rok. Ten rzut wolny, wspaniałe uderzenie. No i też trzeba sobie podkreślić, że to Ty jesteś jednym z tych piłkarzy, którzy dłużej trochę trenują, zostają i biją te rzuty wolne i rzeczywiście jednak trening czyni mistrza na to wychodzi. Można tak powiedzieć, bo jednak ta ciężka praca już nieraz w moim życiu tym piłkarskim pokazała, że jednak przynosi efekty prędzej czy później. Wiadomo, że to pod koniec tego sezonu przyszło. Chciałoby się, żeby ten sezon dopiero się zaczynał, ale jasne, myślę, że ten trening czyni mistrza to nie jest tak powiedziane tak o sobie, tylko jednak jest coś w tym i jest to jakaś prawda. A jaki był najtrudniejszy moment? Może to będzie Ci łatwiej wybrać w 2013 roku. Takie dwa momenty. Na pewno ten odpadnięcie z Ligi Europejskiej, bo na pewno tutaj pozostaje wiele do życzenia i no, był to dramat w dużym stopniu i Puchar Polski na pewno, bo po raz kolejny odpadamy z niżej notowaną drużyną i jest nad czym ubolewać. No i jest po prostu, mi było osobiście wstyd. Ale z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że Lech Poznań wielokrotnie pokazywał, że nawet jeżeli już jest na łopatkach, to potrafi się podnieść. Nigdy nie ma, posługując się takim bokserskim żargonem, nokautu kompletnego. Racja, jakoś tak sprowadzało się do tego, że po tych dużych porażkach, dużych rozczarowaniach jakoś się wspinaliśmy w górę tabeli. To, co nam zostało do wygrania i do ugrania, to zazwyczaj realizowaliśmy potem ten cel i można tak powiedzieć, jak tutaj słusznie zauważyłeś, że jeżeli już jesteśmy na opadkach, nikt nas nie wierzy, to jednak potrafimy się podnieść i jednak zebrać do kupy. Jesteś tym typem, który robi sobie postanowienia noworoczne? Sporadycznie pewnie tak, jakieś tam refleksje, jeżeli nachodzą, to można tak powiedzieć, że jakieś tam są przemyślenia, ale niestety już jakieś doświadczenia wiem, że życie to weryfikuje i los jest okrutny i w każdą stronę może to pójść i bardzo do góry i bardzo w dół niestety. Masz jakiś pomysł na postanowienie na nowy rok? Nie mam, chciałbym zostać zdrowy. Myślę, że to by było chyba takim najważniejszym. Jeżeli by było zdrowie, to reszta już sama by się realizowała, a przede wszystkim nie byłoby tam pretensji do czegoś, tylko do siebie, bo jeżeli bym zdrowy, to wszystko ode mnie by zależało. A może takie postanowienie, że strzelę jeszcze kilka ładnych bramek i wreszcie mi przestaną przypominać Manchester City? Dokładnie, chyba myślę, że musiałby paść to z równie dobrym przeciwnikiem, jakim był Manchester City, jeżeli wtedy by mogli porównywać to, bo jeżeli żadną piękną, lepszą bramkę strzelę w lidze, to jednak
nie dorówna się w tym meczu, w tej fazie grupowej Ligi Europy i z tym przeciwnikiem. No bo to tak zostało, no i tak myślę, że już i za 10 lat będzie wspominana ta bramka, jaka kojarzona myślę tam z moją przygodą na dzień dzisiejszy. Co ci się marzy w 2014 roku? Co byś chciał osiągnąć? Jak chciałbyś, żeby się ten rok dla ciebie ułożył? Jak chciałbym na pewno tych więcej bramek strzelać. Myślę, że jest to jakaś tam myśl, no ale z tej pozycji na pewno ciężej mi było niż w poprzednich sezonach, gdzie jednak no zdarzało się częściej trafiać i częściej asystować, a jaka umocnić myślę, że w zespole pozycję, no i na pewno jakieś tam ruchy tam, czy transfery, czy coś, no to już nie ode mnie wszystko zależy, ale myślę, że przede wszystkim nie chciałbym do siebie mieć pretensji, bo nie chcę mówić, że zaraz reprezentacja, zaraz zagraniczny klub, no bo mówię, chce się to na pewno, chce się grać w tą piłkę i chce się te wyniki robić, ale no nie wszystko niestety tam na koniec końców wszystko no, nie zależy. Dla was pewnie gdzieś tam w głowach takim marzeniem też jest Mistrzostwo Polski. No na pewno tak jest w przypadku kibiców, tylko że wy akurat możecie sami swoją postawą do tego doprowadzić. Kibice są trochę zależni od tego, w jakiej wy znajdujecie się. Racja. Myślę, że jakiś tam dłuższy czas, no trzeci rok, no czwarty zaraz będzie, tak, od mistrzostwa. Jest to jakiś dłuższy czas i myślę, że kibice oczekują, no bo to wszystko jest robione po to właśnie, żeby tego mistrza zrobić, ale jednak potem konsekwencja tego mistrza no, jest ta Liga Mistrzów, która w tej naszej polskiej piłce jest taka nieszczęsna i od dłuższego czasu nie można zrealizować i myślę, że na tym ludzie się bardziej skupiają w Polsce całej niż na zdobyciu Mistrzostwa Polski poszczególnej drużyny. Czyli Liga Mistrzów, ale to marzenie tak chyba na kilka lat. To jest Liga Mistrzów, tak. Myślę, że 2014 rok to może być Liga Mistrzów, jeżeli udałoby się zdobyć Mistrzostwo Polski. Tej myśli się trzymajmy. Mateusz Morzeń, bardzo dziękuję tobie za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu również dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.